Dziękuję. Raczej do pani redaktor nie przyjdę. Dziękuję. A dlaczego? Bardzo. Dziękuję. Politykowi nie spodobały się pytania, więc postanowił wyjść ze studia. Wcześniej nie chciał odpowiadać na pytania o obsadzanie przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości stanowisk w ochotniczych chówcach pracy. Na 40 komendantów, 24 to są członkowie Prawa i Sprawiedliwości. No pani redaktor, dla mnie to naprawdę nie jest temat do rozmowy. No tyle. To nie jest temat do rozmowy. Tak, no pani redaktor. Nie tylko ten polityk ma na swoim koncie ucieczkę ze studia w obliczu niewygodnych pytań. W 2019 roku ówczesny wicepremier Piotr Gliński na pytanie prowadzącego zareagował tak. Dziękuję panu za rozmowę. Gliński był wyraźnie wzburzony, ale nie aż tak jak senator Jacek Bury. Jest pan proszę być tego rodzaju mędą, proszę bardzo. Po czym opuścił telewizyjne studio. Na tym tle to, co na koniec rozmowy z Beatą Lubecką zrobił Stanisław Karczewski, wydaje się być więc przećwiczonym rozwiązaniem.